Aktorka domu zachwycała w kultowym serialu. Do dzisiaj nie może pogodzić się ze śmiercią ukochanego Krzysztofa Kołbasiuka. Dom to jeden z najwybitniejszych seriali w historii polskiej telewizji. Jedną z gwiazd domu jest Jolanta Żółkowska, którą zapewne wszyscy do dzisiaj pamiętają z roli Basi. Aktorka na planie poznała miłość swojego życia i do dzisiaj nie może pogodzić się ze śmiercią ukochanego. Jolanta grała słynną Basię w kultowym serialu. Tam poznała ukochanego. Do dzisiaj nie może pogodzić się z jego odejściem. Serial Dom to dzisiaj już produkcja kultowa. To jeden z tych seriali, który wraz z każdym kolejnym rokiem tylko zyskuje na wartości oraz aktualności. Produkcja do tego wykreowała wiele gwiazd, jak chociażby Jan Englert, Halina Rowicka czy przede wszystkim Tomasz Borkowy. Mówiąc o tym serialu, nie można pominąć odtwórczyni roli Barbary Lawinówny, czyli największej miłości Andrzeja Talara, Jolanty. To kreacja, z którą aktorka jest kojarzona do dzisiaj. I chociaż kolejne lata mijają, to dla wielu wciąż jest to pamiętna Basia. Dla Jolanty Żółkowskiej, Dom to produkcja wyjątkowa również z innego powodu, to właśnie na planie tego serialu poznała miłość swojego życia, Krzysztofa Kołbasiuka. Jolanta Żółkowska urodziła się 7 marca 1955 roku w Siedlcach. W 1979 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie i od razu dostała angaż w Warszawskim Teatrze na Woli, z którym była związana do 1981 roku. Następnie, do 1984 roku, była związana z Teatrem Narodowym, a później, w latach 1984-1985, można było oglądać aktorkę w Warszawskim Teatrze Komedia. Swoje pierwsze filmowe role Jolanta Żółkowska grała jeszcze na studiach. W 1976 roku dostała małą rolę w Barwach Ochronnych, a następnie pojawiła się w serialu Andrzeja Titkowa Piątek – Układ Krążenia. To jednak były tylko epizody, nieporównywalne do tego, co czekało na aktorkę po przyjęciu roli Basi w serialu Dom w 1980 roku. Aktorka zapewne nie spodziewała się, że serial Dom przyniesie jej sławę oraz miłość. To właśnie na planie serialu Jana Łomnickiego poznała 3 lata starszego Krzysztofa Kołbasiuka. Zaiskrzyło momentalnie, jednak mężczyzna był żonaty z Dorotą Stalińską. Gdy spotkał Żółkowską, wiedział, że musi się rozwieść. Niedługo później wziął ślub z serialową Basią, a w 1983 roku na świat przyszedł ich syn, Kamil. Wtedy Jolanta Żółkowska mocno ograniczyła swoją pracę, aby zająć się dzieckiem. Do tego role, które otrzymywał Krzysztof, nie należały do zbyt opłacalnych, dlatego para podjęła radykalną decyzję o wyjeździe do Szwecji, gdzie zajmowali się remontowaniem mieszkań i zbieraniem owoców. Po latach wrócili do Polski i grania. Niestety, 3 marca 2006 roku wydarzyła się tragedia. Krzysztof Kołbasiuk zmarł nagle, bo dostał rozległego zawału. Po śmierci męża Jolanta zniknęła na parę lat z ekranów. Nie mogła pogodzić się z tragedią. W ostatnim czasie aktorka powróciła na moment na ekran, pojawiła się w jednym z odcinków serialu Stulecie Winnych. Przy okazji warto dodać, że Jolanta Żółkowska jest młodszą siostrą aktorki, Joanny Żółkowskiej, która od lat wciela się w postać Anny Surmacz-Kozioło w serialu Klan. Jako komentarz powiem tylko, że powyższy przykład jest tym, który świadczy, że w życiu może wydarzyć się wszystko. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.